Dagmara Moranowska. Witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu tego nadchodzącego tygodnia cały czas towarzyszyć nam będzie dość zmienna aura. Nie zabraknie słońca, ale także deszczu i burz. Pogodą zawładną układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim fronty atmosferyczne będą determinować pogodę. Tej nocy pogodnie będzie jedynie na wschodzie kraju, w centrum, a także częściowo na zachodzie i na południu Polski. Strefa frontu, tutaj chmury, opady deszczu, a także mogą pojawić się jeszcze lokalne burze. Z zachodu napływają do nas umiarkowane ciepłe masy powietrza. Tutaj na zachodzie około 14 stopni, nad pozostałym obszarem od 12 do maksymalnie 13 stopni. Jutro również czeka nas pogoda w kratkę. Na ogół będzie dość pogodnie, zwłaszcza w centrum i częściowo na wybrzeżu. Natomiast na wschodzie i na południu Polski tutaj będzie docierał kolejny front, który przyniesie ponownie chmury, a także lokalne burze. I w czasie tych burz pojawi się intensywny deszcz, silny wiatr, możliwe jest także gradobicie. Na termometrach jutro od 20 do maksymalnie 23-24 stopni w Warszawie, nieco chłodniej będzie na południu Polski, okolice Katowic, tutaj 19 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu jeszcze z przewagą chmur, gdzieniegdzie będą pojawiały się przelotne opady deszczu, mogą wystąpić też lokalne burze, ale one nie będą już tak gwałtowne. Na termometrach w nocy od 12 do maksymalnie 13 stopni. Początek dnia będzie jeszcze całkiem pogodny, ale z godziny na godzinę chmur będzie przybywać po południu. W drugiej części dnia pojawią się też lokalne burze i one mogą być dość gwałtowne, zwłaszcza we Włocławku czy w Grudziądzu. Na termometrach jutro od 22 do maksymalnie 23-24 stopni w Grudziądzu. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1003 hektopaskale. A ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i udanego tygodnia. Do zobaczenia.